Dzień dobry. Cześć. Cześć. Powiedz cześć. Dziecko kochane. Cześć kochani. Czas na kolejnego vloga. Słuchajcie, wczoraj pisałam, rozmawiałam, jak zwał, tak zwał, z Asią. Właśnie jedną z moich widzek z Drezna, która aktualnie jest w Polsce, ale Asia przyjeżdża w piątek z powrotem do Drezna i przywiezie mi 4 kosmetyki, które bardzo chciałam mieć i cieszę się niesamowicie, z czego 2 są totalne nowości dla mnie. Słuchajcie, dzisiaj splątałam sobie włosy, albo nie, najpierw skończę jedną myśl, bo ja to jak zwykle 1000 myśli na minutę. No i rozmawiałam z Asią, mówię, Boże, 2 dni nie nagrywałam nic, totalnie nic, nie brałam kamery do ręki w ogóle. I wiecie co, czułam się źle, jakieś takie wyrzuty sumienia. Czułam się po prostu jak bez ręki i bez nogi, naprawdę, strasznie, strasznie. No, a propos włosów, włosy sobie, wiecie co, związałam do połowy. I tutaj kilka tych smutnych tylnych włosów mam rozpuszczone. Trochę inaczej niż, no, niż wiecznie splątane. Na twarzy mam moją mieszankę 2 podkładów tych samych z Coeva. Jak widzicie, jeden bardzo jasny, jeden ciemny. A połączenie wygląda tak, o. No ja je zużywam razem, dlatego że po prostu źle zamówiłam. To jest właśnie takie, wiecie, dobieranie kolorów przez internet. Mamy południe. My z Miluniem dzisiaj wstaliśmy koło 8 rano, czyli relatywnie późno, bo wczoraj wstałam o 6:30 rano, to znaczy Miluś mnie obudził o 6:30 rano, o 7:30 byliśmy na spacerze wtedy. Pogodę mamy ładną póki co, słońce świeci, aż wiecie co, od razu ja się też lepiej czuję, aż żyć się chce. I przed chwilą też rozmawiałam przez FaceTime z Patrykiem. Patryk mówi, no nie wiem, dzisiaj jechać, przyjechać do ciebie i później tam jechać dalej. Jutro czy co, czy może w weekend. Ja mówię, zbieraj się, ja mówię, i przyjeżdżaj, co tam się będziesz zastanawiać. Ja mówię do niego, no niedaleko masz, Patryk, no 2,5 godziny drogi, wcale niedaleko. No ale on będzie jechał, wiecie, z Berlina. Więc przyjeżdża jednak dzisiaj, namówiłam go i zostaje do jutra. Śmiałam się, mówię, to teraz Milan będzie miał wybór, bo nie będzie wiedział, z kim spać, czy ze mną w łóżku, czy z Patrykiem na kanapie, tak? No, także cieszę się, tak, że Patryk dzisiaj przyjeżdża. Wczoraj też miałam odwiedziny kolegi, właśnie dlatego też wcześniej rano wstałam, bo chciałam siebie ogarnąć, wiecie, jak ludzi wyglądać. Chciałam siebie ogarnąć, musiałam jeszcze odkurzyć. No i przede wszystkim zrobić obiad, bo obiecałam koledze, że zrobię coś do jedzenia. I wiecie, co zrobiłam wczoraj? Co zrobiłam? Zrobiłam gołąbki bez zawijania. I kolega jadł to po raz pierwszy w życiu. Tak mu smakowało, słuchajcie, że wtrynił pół brytwanki, czy pół tego mojego naczynia żaroodpornego. I jeszcze mi wieczorem pisał, że to było takie pyszne, więc tu po raz kolejny mam potwierdzenie, że naprawdę minęłam się z powołaniem, ale ja już wam w jakimś vlogu wspominałam, że ja bym nie mogła pracować w restauracji i gotować dla Bóg wie ilu ludzi. Ja to raczej taki hobby kucharz jestem. No ale no faktem, odkąd zaczęłam gotować, uczyłam się gotować i w ogóle to wszyscy do mnie mówili, że mam rączkę do gotowania i że jedzenie smakuje, więc chyba coś w tym musi być, tak? No, jak mówiłam, mamy południe. Moja psylepka, popatrzcie. Mamuni psylepka. Psylepka mamuni jesteś, nie? Moje, tak. No,
Miluś się tutaj do mnie przylepia i daje się miziać. Wiecie co, Milan ma tu dosłownie na przodzie małe schodki i jak ja go tu zaczynam miziać, to on szału dostaje. No, świecę się na twarzy, bo naładowałam za dużo rozświetlacza z Kiko, ale go uwielbiam. Teraz używam na przemian z Soft & Gentle z Maca. Powiem wam, że myślałam, że ten Soft & Gentle jest fajny, naprawdę, ale myślałam, że będzie miał bardziej taki wums, nie? A jednak ma go bardziej ten z Kiko. No, na oczach mam cień z Colourpop, róż z Nataszy Denony z mojego projektu Zero, pod oczami korektor mam przypudrowany tym pudrem z Kate Von D, setting powder translucent, ja tutaj mam taką miniaturkę i dzisiaj pierwszy raz użyłam, wiecie, to ma tylko 1,4 grama, więc to się szybko zużyje, dokładnie tak. No, ja zaraz muszę jechać na zakupy. Mam 3 warstwy, słuchajcie, tuszu i 3 różnych tuszy. Muszę też wdepnąć, Boże, jaki ty jesteś słodki, muszę też wdepnąć do Rossmana i nie wiem, czy wam ostatnio, odejdź mi, Luniu, nie wiem, czy wam ostatnio wspominałam, słuchajcie, ale przeorganizowałam całą moją tutaj tą komodę i tak, tutaj mam palety, tam mam kilka palet, które aktualnie najczęściej używam. Tu mam palety. Tutaj mam podkłady, pudry, pudry, korektory. Bronzery, paletki do twarzy, róże, rozświetlacze. I tu mam ostatnią, pojedyncze cienie, zapasowe maskary, produkty do brwi i fiksery. A w toaletce po prostu tu mam pędzle, jak widzicie. I to są, słuchajcie, pojemniki, które kupiłam i właśnie teraz nie wiem, czy ja je kupowałam w Action, ale chyba tak, tak, w Action je kupowałam. I one generalnie są przeznaczone do przechowywania jedzenia w lodówce, a ja sobie tutaj, wiecie co, włożyłam do toaletki, jak raz pasowały się, więc tu mam czyste pędzle do oczu, do twarzy i można powiedzieć, że kosmetyki, które, po które aktualnie najczęściej sięgam i ja je sobie, czekajcie, ja je sobie wymieniam po prostu, biorę tam z komody, co mi potrzebne. Tutaj mam takie, które używam rzeczywiście niemalże codziennie poza tym cieniem. Pudry. Tutaj mam jeszcze 2 paletki, tu sobie przełożyłam do paletki cienie z Colourpop, po które aktualnie najczęściej sięgam. Plus tutaj jeszcze mam paletkę z Huda Beauty, uwielbiam tą paletkę. Patrzcie na to. Co ty tam robisz? Zejdź ty mi stamtąd. Kochanie, nie wolno. Fuj, fuj. Ty do słoneczka chcesz, to idź do pokoju. Milan się tam pcha, bo on do słońca chce. No, wracając. I tutaj mam tą paletkę z Huda Beauty Nude Light. I ją mam też pod ręką, dlatego że aktualnie używam tego cienia bazowego w niej. Ale popatrzcie, już ją ładnie wymęczyłam. Mam 4 dęka. Tu mam dęko, tu mam dęko, tu i tu. No, dlatego ona też tutaj leży. No i puder i tak dalej, wiecie, takie rzeczy, które naprawdę rzeczywiście używam, można powiedzieć, no niemalże codziennie. O, no a tutaj mam 2 róże, te z Maca, które bardzo lubię, to są te Glow Play Blush, o tak. I tego, to jest akurat nie odcień, są Natural. Popatrzcie, ja już go ładnie zużyłam, trzeba przyznać. O, bo jego często używam.
A tutaj mam ten drugi, po niego sięgam co prawda rzadziej, ale to jest odcień Blush Please. On jest troszeczkę ciemniejszy. Po niego sięgam rzadziej, zdecydowanie rzadziej. Zresztą widać. O. No ale tutaj je mam, no bo jednak mimo tego, mimo wszystkiego sięgam po nie. Tu ten z Kiko, z Essence i tutaj w paletce od Morphe mam jeszcze ten mój Znam, który zresztą też widać, że jest dość mocno zużyty, bardzo fajny. Blush mogę Wam bardzo gorąco polecić. No, no i tu mam takie, wiecie, rzeczy podstawowe, po które sięgam. Poza tymi dwoma, one tu po prostu tylko leżą. To jest nowe, dzisiaj używałam bronzera, bardzo fajny z LA Girl. No, cienie w kremie, ta nowa pomadka i tyle. Ja tutaj, aha, no i tutaj z tyłu mam jeszcze bazy. No i tyle. Staram się mieć tutaj w toaletce naprawdę to, po co sięgam. No i widzicie, tak to wygląda. Tak, leżą śmieci na toaletce, bo czyściłam ręce. Boziu, jaki ty piękny jesteś, paniczu. Mój ślicny? Mamusiny? Przyjedzie Patryk dzisiaj? Będziesz Patryka denerwował? Tak? Patryk przyjedzie? Będzie się z tobą bawił? Patryk już pytał, co ty robisz. Nie? Śliczności mamuni. No, kochani, także ja się teraz przebieram i lecę na zakupy. Jestem z powrotem w domu. Przegląd tego, co kupiłam. W Penny kupiłam mięso mielone, kupiłam kalamary, bo mi się zachciało. Dokładnie tak. I smaczka dla Milunia, którego już dostał. A w Rossmanie, słuchajcie, za... Nie chcę Was skłamać, poczekajcie. Misialski. Za 3,55 kupiłam perfumy od Misialski, Misialski Berlin. 30 ml były na wyprzedaży. Wiecie, takie zakupy to ja lubię. Zaraz otworzymy. Kupiłam też porridge proteinowy. Kupiłam sobie pestki dyni, bo uwielbiam tako do jedzenia w międzyczasie. Na zapas oczywiście Parodontax, mój płyn do płukania jamy ustnej. Dwie świeczki waniliowe, u mnie się te świeczki palą co wieczór. Jakaś nowość, kapsułki z Isany. Bez mikroplastiku, Night and Beauty. Nie wiem, z ciekawości wzięłam. One chyba mają w sobie retinol, z tego co gdzieś wyczytałam. Zobaczymy. Tylko i wyłącznie ze względu na opakowanie wzięłam ten krem do rąk, bo jest po prostu przepiękne. Dokładnie tak. Olejek do demakijażu z Isany, równie dobry jak ten z Balea. Wzięłam sobie bronzer w odcieniu Medium Cool 200. Bo co? Bo nie mam, tak? Oczywiście, że mam. Ale co tam? Z Isany, słuchajcie, zmienili opakowania z plastikowych na już całkowicie papierowe, kartonowe. I to są te pałeczki, które przy makijażu używam. No i dla Milunia jeszcze, słuchajcie, jego sticky do czyszczenia ząbków, które codziennie dostaję, i tyle zakupów. Także nie były wcale one jakieś duże, ale śmiać mi się chciało, bo wchodząc do Penny'ego, jak już Wam tysiąc razy mówiłam, ja wchodzę bez maseczki, no bo no mam to lekarskie, ten lekarski atest i jestem zwolniona z obowiązku noszenia. I wchodzę do Penny'ego na zakupy i zaczepiam je chłopak i mówi do mnie: a pani to zapomniała maseczki? Ja mówię: nie, nie zapomniałam. On mówi: a to tak można bez? Ja mówię: no ja mogę. Ja mówię: ja jestem zwolniona z obowiązku noszenia maseczki. Się na mnie popatrzył, nie?
Wiecie co, ludzie dalej nie jarzą, że po pierwsze maseczka przed niczym nie chroni, a po drugie, no, że są osoby chore, które właśnie ze względu na chorobę są zwolnione z obowiązku. Jezu, kiszki marszami wojennego grają. Mam jeszcze resztkę z wczorajszego obiadu, którego większej części opędzlował kolega. Więc zaraz sobie tego gołąbka jednego, co mi tam został, odgrzeję i zjem, bo mówię wam, kiszki marsza wojennego mi grają, jestem głodna, jak nie wiem, a na zewnątrz jest tak piękna pogoda, że jak zjem i to wszystko tu ogarnę, to lecę od razu z Miluniem na spacerek, ale wiecie co, ja was tu na chwilę postawię, bo powiedziałam, że zaraz sprawdzimy, więc jestem bardzo ciekawa, jak te perfumy pachną, bo mi się odbyłam od Michelskiego większość zapachów podoba. Patrzcie, jaka ładna buteleczka. Pewnie będzie coś cięższego. Są słodkie, buteleczka pasuje do mojej bluzki. Są słodkie. Takie jak od Michelskiego znam. No, bardzo ładny zapach. Szkoda, że nigdzie tutaj nie widnieje informacja, czym to pachnie. A nie sprawdziłam. Wzięłam po prostu w ciemno, wiecie, za 3,5 euro nic źle nie mogłam zrobić. Ale pachnie ładnie. Dobra, idę robić jedzenie. Pod słońce, słuchajcie, dlatego nie mogę się patrzeć w kamerę, bo nic nie widzę, ale właśnie jesteśmy z Miluniem na zewnątrz. Mówię wam, no pogoda jest przepiękna, jest bardzo, bardzo ciepło. To, co przed chwilą widzieliście, to u mnie za domem. No, mnie otaczają dookoła lasy, ale ciepło jest niesamowicie i powiem wam, że uwielbiam taką pogodę, kiedy wszystko zaczyna budzić się do życia. I miejmy nadzieję, że to, co się działo pod względem zimy w ostatnim czasie, to już były ostatnie poddrygi, tak? I że teraz nareszcie będziemy mieli wiosnę. No, czekam, aż Patryk się odezwie. Wzięłam telefon, wzięłam. Czy on już w końcu wyjechał, czy nie? Czy on przyjedzie na wieczór, czy co, czy jak. Strasznie gorąco się zrobiło. Nagle tak, wiecie? Dobra, my się będziemy pomalutku zbierać do domu. Tak swoją drogą chciałam wam jeszcze pokazać. To jest właśnie dom, w którym mieszkam. Więc możecie zobaczyć. Ja mieszkam na poddaszu, więc możecie zobaczyć, jak wysoko mieszkam. Dokładnie tak, tutaj pod nosem mamy rzeczkę. No i jak mówię, dookoła lasy. Wróciliśmy z Miluniem do domu. Proszę bardzo. Pieseł leży na słoneczku. On uwielbia słońce. I słuchajcie, przyciszę jeszcze bardziej, a najlepiej wyłączę głos. Słuchajcie, mam dwie szuflady, takie tak zwane szuflady wstydu. Obie się znajdują tutaj. Raz. I dwa. I teraz chciałabym bardzo te szuflady, słuchajcie, ogarnąć i to, co nie potrzebuję, po prostu się pozbyć, wyrzucić i w ogóle. Głównie dlatego, że potrzebuję miejsca, tak? Wolałabym tutaj do tych szuflad włożyć... co włożyć? Włożyć pościel. Więc myślę, że powyciągam... Boże, co ja tutaj mam? Aha, już wiem, co tutaj mam.
Tutaj mam między innymi moją biżuterię, której i tak nie noszę. Już przyleciał, będzie pomagać. No, jakieś opakowania i w ogóle wiecie, chcę to po prostu pochować. Tu zatrzymałam opakowanie, słuchajcie, po filtrze do mojego odkurzacza, który muszę zamówić w przyszłym miesiącu, bo mój filtr już jest dead. Tu mam na przykład po pędzlach takie etui, po pędzlach z Essence. Tego etui nigdy nie używam, bo mi w sumie, szczerze powiedziawszy, niepotrzebne. Ja je zatrzymałam, bo myślałam, a jak będę jechać gdzieś w ogóle, no ale ja jak jadę gdzieś, pomijmy fakt, że aktualnie nigdzie się nie jeździ, no ale gdybym ja gdzieś jechała, to z reguły po prostu biorę osobną kosmetyczkę na pędzle. Mam też jedyne lakiery, jakie mi pozostały. Dokładnie tak. Też będę musiała je wsadzić gdzie indziej. No i masę, wiecie, różnych takich pojemniczków, niepojemniczków. Muszę to wszystko przejrzeć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Boże, co ja tu jeszcze mam? Jakieś płyty. Aha, z mojego wesela. No tak, widzicie. Płyty ze zdjęciami z wesela. No, także ja się zabieram tutaj za robienie porządku. Wiecie co, powiem wam, że całkiem szybko to poszło. Z dwóch szuflad zrobiłam jedną. Dokładnie tak, tutaj mam jakieś duperele, tutaj mam próbki, tutaj mam moją biżuterię, tutaj jeszcze mam sztuczne rzęsy, które generalnie mogłyby trafić do toaletki, ale niech tutaj zostaną. Woski, które aktualnie wypalam, tu jakieś takie, wiecie, duperele do bullet journala. Dokładnie tak, słuchajcie, i jak wiecie, tutaj była druga szuflada, teraz tu są moje podomki, natomiast pościel, tu mam jedną szufladę z pościelą i tu mam drugą szufladę z pościelą i automatycznie w tym pojemniku w sypialni zostały tylko dwa koce. O, i zupełnie inaczej to teraz wygląda. Nie wiem, która jest godzina, bo nawet nie popatrzyłam, powiem wam szczerze. Musiałam otworzyć okno w sypialni, chociaż troszeczkę, bo wszędzie pootwierałam okna, bo jest tak piękna pogoda, że o Jezus. A czemu ja to nie mogę? He? Oj, Boże, Boże. No, coś mi tu mucha lata i mnie dobija. Zaczyna się ten okres. No, nie wiem nawet, która jest godzina, wiecie co, muszę rzucić okiem, Boże, znowu odkurzać będę musiała. Godzina jest, już prawie 16, słuchajcie. No słońce świeci jak nie wiem. Ja podejrzewam, że będę się zaraz zabierać za przygotowywanie obiadu. Bo dzisiaj będę robić, już wam mówię, niech no ja do swojego przepiśnika zajrzę. Dzisiaj będę robić coś jak kotlety mielone z piekarnika. Sosie pomidorowo, grzybowo, śmietankowym. O, dokładnie tak. No. Nie wiem, ile czasu to będę robić, ale dobrze, że wszystko w domu mam, co jest potrzebne. Także tak. No, jak będę gotować, to zabiorę was ze sobą. Fajnie, że ten przepiśnik mam, bo w końcu zaczęłam po, słuchajcie, tylu latach, tak?
zaczęłam z niego korzystać i no głównie tutaj sobie przepisy obiadowe wypisuję. Możecie zobaczyć, ja tu akurat nie po niemiecku piszę. I o, wypisuję sobie tutaj po prostu przepisy, które gdzieś wynajdę w internecie, które już w większości robiłam i które mi smakują, bo dlaczego by nie? Także tak. Za oknem się trochę sąsiad tłucze, który mieszka po drugiej stronie ulicy, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Słuchajcie, zmoczyłam bułkę w wodzie, tak jest w przepisie, mleka tutaj się nie używa, dlatego miałam zmoczyć bułkę z dnia poprzedniego, no moja ma 2 dni, zmoczyć w wodzie, zaraz ją będę musiała wycisnąć. Zaczęłam już podsmażać cebulkę, tutaj gotuje mi się brokuł. Tu już pokroiłam pieczarki, czosnek, który powędruje później do cebulki. Najpierw ją muszę zeszklić i trochę odłożyć. No i potem będzie kilka innych składników, które jeszcze będę musiała dorzucić, ale to Wam wszystko będę z czasem pokazywać. No i tak, słuchajcie, kochani, podsmażyłam cebulkę, dodałam do cebulki 2 ząbki czosnku, pokrojone oczywiście na kawałeczki, usmażyłam, dodałam pieczarki wysmażyłam, potem posoliłam, popieprzyłam, dodałam 1 dużą łyżkę przecieru pomidorowego, chwilkę jeszcze to podsmażyłam i zalałam to 200 ml zimnej wody, 1 puszką pomidorów razem z sosem i 200 ml, tak? Dobrze mówię? Tak. Śmietany. I co prawda w przepisie nie ma, żeby kotlety podsmażać, ale z racji tego, że ja mam, no wiecie, ten duży piekarnik zepsuty, no to muszę to zrobić. Więc kotlety zrobiłam, słuchajcie, bułkę wycisnęłam z tej wody. Dodałam mięso mielone, dodałam 1 jajko, dodałam pieprz, sól i oregano i 1 łyżkę przecieru pomidorowego. No i wymieszałam wszystko i zrobiłam, no i tą cebulę, połowę cebuli. No i podsmażyłam właśnie, zrobiłam z tego kotleciki, podsmażyłam. Tu je wyłożyłam na spód, jak mówię, także nie ma w przepisie brokuła, ja natomiast uwielbiam brokuł, więc dodałam też ugotowany brokuł. Wszystko zalałam tym sosem, no i na koniec trzeba posypać jeszcze serem i teraz to wędruje na, już Wam mówię, na 30 minut na 200 stopni do piekarnika. No, słuchajcie, jedzenie będzie za 10 minut gotowe. Patryk będzie za jakieś 15 minut, jeżeli w ogóle. No, ale niestety plany się zmieniły i Patryk nie zostanie. To znaczy, nie będzie u mnie nocował, o tak, bo ma tam coś do załatwienia u siebie jeszcze jutro i będzie jechał wieczorem dalej. No ale nic, przynajmniej spędzimy 2-3 godziny razem. A miałam Wam ogółem jeszcze coś pokazać. Wczoraj, przedwczoraj, no na dniach przyszły mi, słuchajcie, te flavor drops do, wiecie, na przykład do owsianki czy coś takiego i zamówiłam sobie taki trójpak i przyszedł mi karmel, tu jest biała czekolada, a tutaj jest nougat. Jeszcze nie otwierałam, jeszcze nie próbowałam, ale jutro na pewno wypróbuję.
do mojego porridge'a. No co? No co? Próbuj, no, próbuj. Czy zjadliwe? Zjadliwe? Tak? To dobrze. Słuchajcie, nałożyłam na talerz. My idziemy teraz wcinać. Pieseł już jadł. Jadł pieseł. Nie ma. Nie wolno za dużo. O, miziają, Boziu, pieseła, miziają, jakie oczy wielkie. No, miziają pieseła, on ma tutaj łaskotki, patrz. No. Miluś, miluniu, on ma łaskotki pod tutaj na brodzie. Połóż się ładnie. O, miziają, o Boziu. Ale ci dobrze, ty w siódmym niebie. Ta, o właśnie, on uwielbia jak go w uszy. O Jezus Maria, uszy, ogonek tutaj, on uwielbia. Tak miziają piesełka, Boziu, Boziu. Absolutnie za uszami. Smakował obiad? Bardzo pyszny. Obiad o kolacja polecam, w sumie. Polecam. Kuchnia u Moniki. Kuchnia u Moniki. No, pyszne, pyszne. Powiedz pyszne. No, ząbka pokazał. Znowu mu się, wargi mu się wywinęły. No. Piesek z desek. Tak, piesek z desek. No. Tak, o Jezuś. Tak, po łapkach nie lubisz, co nie? No, tak, nie to za bardzo. Nie za bardzo, nie, nie za bardzo, wiesz. Czas mu nie podchodzi. Czasem nie ma problemu z tym, ale ogółem to łapki to nie bardzo. O. Łaskotki ma piesel, łaskotki ma, no łaskotki ma, tak, gufolek mój ma łaskotki, patrzcie, tu ma łaskotki, tak, łaskotki tu mamy. A ile na tym? Gdzieś ty się tam wpakował? Co? Ta łapka cały czas się... Jeszcze? Tak? Wpakowałeś się do Patryka? Patryka przyjaciel jesteś teraz? Tak? Patryka przyjaciel? Przyjaciel potrzebny od zaraz. W niedzielę u twojej mamy. W niedzielę u twojej mamy, a teraz u ciebie. On ci buziolka daje. On ci buziolka daje. Całuski rozdaje. A gdzie jest Abstand? Tak. Mintes Abstand, Cwarmiata. Milan, maski nie masz. Milan, gdzie jest maska? A pysk zdezynfekowałeś? Pewnie. A kurwa, odstęp gdzie? 2 metry. Proszę mi tu nie klnąć na vlogu. Niecenzuralne słowa. No tak, to pewno coś nie pan raz nie oglądają. Tak. Ale mu dobrze. Wyglądam, jakbym płakała, ale nie płaczę. Słuchajcie, przez 2 dni miałam skórę idealną. Żadnego pryszcza, nic, kompletnie wszystko było zagojone. Tu znowu ognisko mi się zrobiło. Tu i tu. I znowu w tych samych miejscach wróciły mi wypryski. No, a ja, słuchajcie, zrobiłam demakijaż i właśnie sobie herbatkę zrobiłam. Teraz jeszcze na wieczór. Powiem wam, że ja naprawdę uwielbiam spędzać czas z Patrykiem. Bo my się zawsze wtedy śmiejemy. Zawsze się śmiejemy. Teraz pogadaliśmy trochę o starych czasach, o starych znajomych, trochę o polityce w międzyczasie i o całej aktualnej sytuacji. No, także dlatego przy takich rozmowach to ja nie włączam kamery, bo no też dużo prywatnych spraw było. I gdyby nie fakt, że ja w piątek się spotkam z Asią, to prawdopodobnie dzisiaj bym pojechała z Patrykiem po prostu do niego na kilka dni. Ale to nic.
co się odwlecze, to nie uciecze, tak jak to się kiedyś mówiło. Dokładnie tak. I tak, w piątek przyjedzie Asia do Drezna. Asia to jedna z was, moja widzka. Asia zrobiła dla mnie, to już dzisiaj wam chyba wspominałam, małe zakupy. Rzeczy, o które ją poprosiłam. Już cieszę się niesamowicie, że będę mogła testować nowe rzeczy. I słuchajcie, Asia mi jeszcze kupiła też na moją prośbę ćwikłę i bób. Jak mi się wczoraj, słuchajcie, zachciało. Ćwikła to jest taka rzecz, którą ja jak tylko mam okazję, to zawsze kupuję, bo ja uwielbiam ćwikłę, ćwikłę z chrzanem. A bób, no tak mnie wczoraj, słuchajcie, naszło na bób, a ja latem próbowałam w zeszłym roku gdzieś kupić i nie mogłam nigdzie dorwać. Więc Asia przywiezie mi już taki mrożony chyba z Horteksu, czy jakoś tak, no nieważne, w każdym bądź razie Asia mi przywiezie i będę jadła bób. Jezus, już się nie mogę doczekać, cieszę się niesamowicie, no i przede wszystkim też cieszę się, że wiecie, poznam kolejną z moich widzek, tym bardziej, że Asia mieszka no w Dreźnie, tak? Czyli generalnie rzut beretem można powiedzieć ode mnie, bo to jakieś tam powiedzmy 40 minut autem od siebie mam do niej. No i to cieszy mnie niesamowicie. A tak, słuchajcie, dzisiaj to już chyba na tyle. Dzień minął. Mam nadzieję, że jutro będzie ładna pogoda, to się wybiorę z Miluniem na spacerek. Coś tam dzisiaj ogarnęłam, więc też jakiś taki mały sukces. Ja wam powiem, że ja wcale tak dużo rzeczy tutaj w domu do ogarniania nie mam. Bo ja zresztą, no jak sami widzieliście, nie mam nie wiadomo jak zawalonych pomieszczeń meblami. Więc generalnie tu chyba te szuflady były ostatnie z takich rzeczy, które koniecznie chciałam posprzątać. Tak teraz jeszcze myślami przelatuję każde pomieszczenie, ale już w sumie nie mam chyba nic takiego, co na chwilę obecną musiałoby zostać uporządkowane, czy w jakikolwiek inny sposób ogarnięte. Myślę, nie no, w łazience mam poogarniane. Kuchnia jest cała ogarnięta. Segregatory, papiery, wszystko jest porobione. No tak, no w sumie to było na tyle. O Jezus Maria, wygląda. Jutro będę musiała jedynie śmieci wynieść, no i wiadomo, z Miluniem iść na spacerek. I wykorzystać obiad, który dzisiaj robiłam, bo jeszcze coś tam zostało. Jak raz na jutro, to sobie do tego dorobię chyba znowu makaron z cukinii, bo mam tutaj trzy cukinie. I ewentualnie jeszcze paprykę dodać do tego. Myślę, że tak jutro zrobię. Ale to wszystko wyjdzie w praniu, jak ja to mówię. Dobra, słuchajcie kochani. To dzisiaj byłoby na tyle, więc już się nic nie będzie dziać, poza tym, że będę szła do łóżka spać. Bo jestem jednak mimo wszystko zmęczona. Ale kolejny miły dzień. Miałam bardzo dobry humor, bardzo dobrze się czułam. Przypomniało mi się jeszcze, że muszę wziąć moją witaminę D, którą wam pokazywałam w holu w kroplach. Ale ja bezpośrednio z pipetki na język nakładam, także zaraz to wezmę przed snem. Dobra, zabieram herbatę, idę jeszcze na chwilę na kanapę i będę szła do łóżka. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.